Witajcie, kochane dzieciaki. Cześć. Razem z ciocią Malwą czekamy na Was dzisiaj z ogromną radością i miłością. Chcę Wam też zdradzić sekret, że zawsze przed spotkaniem z Wami modlimy się za Was i mam nadzieję, że Wy też modlicie się za nas. Czy ktoś się za nas modli? Ręka do góry. Mam nadzieję, że tak. Mm-hmm. Bardzo Was prosimy, żebyście się za nas też modlili. Taki jest objaw miłości. A my dzisiaj z ciocią Malwą chcemy porozmawiać o szkole. I o tym, czy Pan Jezus w szkole może nam się przypominać częściej troszeczkę. Jest. Ciocia Malwa powiedziała mi przed naszym spotkaniem, że ona miała taki szczególny zeszyt do religii, który przypominał jej Pana Jezusa. On był pięknie ozdobiony, tak? Tak, ja zawsze lubiłam sobie robić, jak jest zeszyt, to tutaj właśnie wklejałam obrazek sobie, zawsze go kolorowałam, ozdabiałam i zazwyczaj każdą stronę gdzieś sobie coś rysowałam. Jak nawet później były jakieś różne rzeczy, czy jakieś modlitwy, jakieś tematy, to zawsze, bo nie było wtedy takich zeszytów, jak są teraz do religii, że są jakieś obrazki, tak. Tam coś. Nie było czegoś takiego. Tak, to wiecie co, u nas w naszym przepięknym królestwie, w naszym Centrum Mocni w Duchu, myślimy sobie o tym, jak sprawić, żebyście wy w waszych klasach pamiętali o Panu Jezusie. I z wielką pomocą przychodzi nam psie szczęście. Psia rodzina, która pamięta na spacerze, w domu, wszędzie pamięta o Panu Jezusie. I dlatego chcemy Wam pokazać, jakie mamy fajne rzeczy do szkoły, które mogą Wam przypominać o Panu Jezusie. Na przykład podczas przerwy można wziąć taki bidon, jest napisane dla spragnionych, mocni w duchu, i napić się wody. I nawet jest różowy. No właśnie, różowy, bordowy, niebieski. Mamy fajne bidony, żeby w czasie przerwy pomyśleć sobie o Panu Jezusie. Pamiętacie pewnie, że mieliśmy takie piękne zakreślacze, mamy chyba jeszcze nadal je, ale doszły do nas psiakowe zakreślacze. Ja sama używam tych zakreślaczy, bo to jest bardzo fajny pomysł, kiedy chcemy o czymś dobrze pamiętać. Można sobie zakreślić na taki kolor piękny. Mieliśmy też zawsze takie fajne, uśmiechnięte karteczki, do których chcemy Was zachęcić, ale uwaga, ja Was zachęcę w sposób nietypowy. Na przykład w książce do historii, albo w książce do polskiego, albo w książce do matematyki, albo w książce do angielskiego. Jeśli wiemy, że czegoś się trzeba nauczyć, można taką karteczkę wziąć, wkleić tam i wrócić ze 3 razy. Myślę, że to by było bardzo dobre, żeby się uczyć na wesoło. Tam widzę, że jest taki super worek. A, no właśnie. Do czego taki worek nam służy w szkole? Na przykład, żeby mieć strój na WF albo buty na zmianę. Bardzo dobry pomysł. Można też używać takiego worka do... Można też na wycieczkę jechać z takim plecaczkiem, tam wrzucić sobie jakąś kanapkę, prawda? Tak. Czy jakiś soczek, o właśnie, bidonik. I mamy różne kolory. Każdy z Was może wybrać swój ulubiony kolor. Mamy też fajne notesiki do zapisków różnych ważnych rzeczy. I ja bardzo lubię plan lekcji. W ogóle to jest chyba też najfajniejsze, że można sobie zapisać te godziny. Wszystko. Ja jakoś lubiłam wypełniać ja te też. Wszystkie. Co, kiedy, gdzie mam i najbardziej to, gdzie jest ta plastyka na przykład. Tak. Ja najbardziej lubiłam wypełniać tam, gdzie jest WF. Oh. Najbardziej. Więc na naszym planie lekcji też mamy psiaki, które nam przypominają, że w szkole zawsze możemy pamiętać o Panu Jezusie. I oczywiście zeszyty. No właśnie, te zeszyty z psami, z Nero i z Lilką. Tutaj mamy jeszcze. Ja to bym chciała mieć jeszcze chyba jakiś z nową serią. Może trzeba podpowiedzieć, żeby powstały. Żeby były z Alkiem. No właśnie. Kochane dzieciaki, to wszystko ma nam służyć do tego, żebyśmy w szkole byli bardzo uśmiechnięci, pamiętali o Panu Jezusie, żebyśmy przezwyciężali na przykład najtrudniejsze przedmioty. Dla mnie takim najtrudniejszym przedmiotem była matematyka. Och, więc tak, żeby przezwyciężać to, co najtrudniejsze, warto się uśmiechnąć i pomyśleć sobie o Panu Jezusie, o Duchu Świętym. Ale my dzisiaj z ciocią Malwą chcemy jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, przydatną na biurko, razem z Wami przygotować. Będzie to taka ramka z wymiennym obrazkiem. Każdy z nas dzisiaj będzie mógł zrobić ramkę, którą postawimy na biurku
I odpowiednio do okresu na przykład Bożonarodzeniowego albo na przykład Wszystkich Świętych, kiedy wspominamy fantastycznych świętych, będzie można wymieniać obrazek. I chcemy Was zachęcić do tego, żeby na Waszych biurkach stała taka ramka z Panem Jezusem albo z Matką Bożą, z kimś, kogo może macie jakiś ulubiony obrazek, będzie można tam postawić. Więc teraz przechodzimy do komnaty plastycznej, przygotowujemy nasz obrazek, naszą ramkę na biurko. Pamiętajcie o lajkowaniu. Ściskamy wszystkie dzieciaki, które do nas dzisiaj dołączyły po raz pierwszy i mamy nadzieję, że zostaniecie z nami. Idziemy do bardzo fajnej komnaty plastycznej. To proszę, tutaj jest taka ramka. Piękna, zobaczcie dzieci. Ciocia Malwinka bardzo fajny pomysł wymyśliła, bo ja tak ją poprosiłam o jedną rzecz dla mnie bardzo ważną, żeby można było wymienić ten obrazek. Na przykład we wrześniu mam taki, ale w październiku odmawiamy różaniec. Więc wtedy odpinam ten obrazek tutaj naszą klamerką i stawiam sobie na biureczku Matkę Bożą, żeby ona mi przypominała codziennie o modlitwie różańcowej. Bardzo się cieszę, Malwinko, że wymyśliłaś taki fajny pomysł i myślę, że teraz zabierzemy się do pracy, żeby na każdym biurku była ramka z wymiennym obrazkiem. Mhm, dobrze, no to potrzebujemy tutaj takiej kartki A4 z bloku technicznego. Mhm, twardsza. Żeby taka. Była taka twardsza. Składamy ją na pół. Okej. Okay. Mhm. Właśnie, tutaj też nawet mocno tak trzeba. O. Wow. To robimy sobie taką ramkę, no na przykład może być 2,5 cm, ja sobie zaznaczam, tak żeby wyciąć takie okienko, czyli tak tutaj 2,5 cm z każdej strony, żeby było. A, z każdej, tak? Po tak. Obu bokach i z góry tak. I z dołu. Tak, tak, okay. Tak. I rysujemy linię. Tak, rysujemy dobrze. Linię, czyli tu 2,5 cm, tu... I łączymy. Powstaje nam takie okienko, taki prostokącik. Tutaj też 2,5. Chodzi też, żeby nam ten obrazek się zmieścił. Są różne wymiary tych obrazków, ale mniej więcej musimy właśnie zobaczyć, czy nam będzie odpowiadał. 2,5. Dobrze. I tutaj. Ty szybko to robisz. Ja Ciebie gonię, ale zaraz Cię dogonię. Jest, dobrze. Zobaczmy. O, idealnie taki obrazek się zmieści też. Zobaczmy. Jest. O, ja właśnie sobie tego wezmę. Tu jest właśnie nasz Pan Jezus tak, z naszego sanktuarium. Dokładnie. Ale fajnie. Zobaczcie, jaki fajny obrazek. Piękny. Wow. No. Mamy i teraz tak. Co? No i teraz, to jest trudne, bo musimy wyciąć to okienko, więc albo mamy właśnie jakieś takie nożyczki, albo trzeba poprosić tutaj, żeby tu była jakaś, musimy tak zrobić, żeby zrobić tutaj dziurę, trzeba i wyciąć. To nie jest wcale takie trudne, więc jeżeli są młodsze dzieci, to najlepiej, żeby rodzice pomogli i musimy równiutko wyciąć tą ramkę. Aha, czyli rzeczywiście będzie okienko. No prawdziwe okienko, żeby powstała ramka. Ona będzie sztywna. Dobrze. Fajnie. Jest. I po tej linii trzeba właśnie tymi nożyczkami wyciąć równo. Dobrze. Jeżeli macie też na przykład jakiś kolorowy papier, to oczywiście też może być kolorowa ta ramka. Jeżeli macie kolorowy blok techniczny, to wtedy też jest fajnie, a ja tutaj mam biały, to będziemy mogli po prostu jakoś to udekorować. No i już. O, ja już tak, prawie. Tak ładnie wytnę. Tutaj co mi to smaży ten ołówek. I już tutaj mamy, czyli mamy taką, o, takie okienko. Udało się? Tak. Dobrze, super. To teraz do środka ja bym dała też, no bo tak, żeby był jakiś kolor, tak jak tutaj mamy na przykład niebieski, ja bym wkleiła jakiś. O, dobrze. Nie wiem, jaki ty byś chciała. Ja, mamy miesiąc wrzesień, to może wkleję pomarańczowy. Pomarańczowy, no właśnie, a ja tak pomyślałam sobie, że na przykład jak ja bym sobie zrobiła do tego Pana Jezusa, to ja bym zrobiła właśnie taki czerwony. Dobra. No, i wklejamy, tak? Tak, wklejamy, tak, dobra. Tak. Wklejamy. On jest trochę duży, więc można go trochę odciąć, wiesz? Jakby...
Może ja sobie zobaczyłam, że wystaje ci? Nie. A, no to widzisz, to ja sobie... Nie jest okej. Okay. Dobra. Klejmy. Wtedy mamy takie ładne tło i jak nawet zmieniamy te obrazki, to jest... otworzyć się ten klej? Zakleił się jest. Chyba. Sam klej się zakleił. No. Klej. Dobra. Tam. Smaru. Jest. Przyklejamy. Okay. I to też będzie nasza ramka troszkę sztywniejsza dzięki temu. O, jest. Dobra. O, jak ładnie. Będzie jest pomarańczowo, wesoło. A ja mam taki ładny czerwony. Dobrze. Jest. O. Dobra. Zobaczmy, czy nam pasuje. Pasuje. Tak. Ty bierzesz tamten. O, ładnie. Tak. To teraz musimy wziąć sobie jakiś, to jest taki najtrudniejszy moment, musimy wziąć tak, kawałek sznureczka, mam taki albo różowy, albo właśnie... Ja to, może czerwony wezmę też. Właśnie, czyli tak, utnę ci tu kawałeczek. Dziękuję. I musimy zrobić tak jakby pod spodem, przekleić, żeby... O, ten żeby się trzymała tak, nasza... Tak. Nasza niteczka tutaj właśnie. Mhm. Może to być zwykła niteczka. Ja też zrobię tak, że łatwiej będzie, żeby mi się to nie wyplątało. Na samym końcu zrobię supełek. Mhm. Wtedy ten supełek może trochę bardziej być taki, że się ten nie wyślizgnie nam ten sznureczek. Muszę sobie zobaczyć, tu będzie jednym boczkiem. Przytrzymam, jak jest drugi. A, z obu boków robisz... Tak, taki dobrze. Supełek, żeby właśnie też nam się tutaj... Okay. On się może później wyślizgnąć, ale tu musimy bardzo dobrze to skleić. I teraz dzieci pytanie, czy potrafią zrobić supełek na końcu nitki. To jest dobry moment, żeby się nauczyć od mamy. No właśnie, to może być też tak, że ja tak zawsze powiem, zawijam o tak i później tak ściągam, ściągam i tak się plączę tam na końcu. Tak. To jest taki jakiś supełek właśnie. To jest mój sposób, nie wiem, ja jestem ciekawa, może wasi rodzice mają jakiś inny właśnie łatwy sposób. I smarujemy klejem tą ramkę. Tu, o dobrze. Tak. Całą? Wszystko musimy tak, całą dobrze posmarować klejem. Okay. I ona nam przytrzyma sznureczek. Tak, i dlatego właśnie tutaj musi być to, i tutaj musi to wyschnąć, bo ten sznureczek, i ja muszę teraz też w odpowiednim momencie ustawić ten sznureczek. W odpowiednim miejscu. Mhm. Możemy sobie zobaczyć, tak jak tu mamy, tak, jest tutaj na samej górze, jest, dobra. A, tutaj równo. Przykleiłaś. Tak, tu będzie, bo wtedy będzie przyklejony. Bardzo sprytnie. Jest równo i uwaga, zamykamy. I mocno przyklejamy. Żeby to naprawdę super, nam nie super, wyskoczył. Super. Musi być naprawdę dobry klej. Zobaczymy, czy nasz klej będzie dobry. No, tutaj jak co mi wystaje, to utnę. O. Super. Dobrze. Mamy. Tu na razie nie ruszamy, nie dotykamy tej niteczki, bo żeby właśnie nam ten klej zasechł. Tak. I tak. No i teraz... Wspaniale. Najfajniejsza na razie praca, czyli ozdabianie. Dookoła. Dobrze. Dookoła tą ramkę klej już możemy odłożyć, chyba że ktoś chciałby ozdobić jakoś klejem. Ja tu wpadam na pomysł, że można tak porozcierać plastelinkę. Wow. I powklejać do tego różne cekiny, takie koraliczki, wszystko. Czyli tam można, one na żeby... plastelinę są? Na plastelinkę. No, bo... A pokaż, jak ty to rozcierasz. No to tak. No bierzesz to wybieramy małą kuleczkę, sobie, tak? Biorę jakiś kawałeczek i teraz tak. Czekaj, już sobie tutaj to zrobię. Jaki kolor? Muszę sobie pomyśleć, jaki ja chcę tutaj mieć taki roztarty kolor, wiesz? Do tego czerwonego. Ty masz już jakiś kolor? Nie, może takie. Dobra, a ja... Jak ja tu mam takie, żeby też pasowało? Tu ładne... Może pomarańczowo-żółte wtedy na przykład. Dobieramy tak. Kolory. O, patrz, tu jeszcze mam też taki. Dobra, no to tak, czyli więc tak. Tak, ja sobie jeszcze wezmę. Jak może ty też, to zrobiłaś? Czy tak, biorę kawałek plasteliny tak. I tak rozcieram właśnie. A, ale fajne, rozcieranki plastelinkowe. Tak, to jest właśnie o tyle, ale że sobie super ćwiczymy. To jest. I mogę tutaj dodać na przykład drugi kolor i też mi się tak o. O, jakie to jest przyjemne. Sobą. To jest takie fajne. Bardzo. No. I też trzeba uważać, bo trzeba tak. Ja myślałam, że to jest na
klej, a ty zrobiłaś na plastelinkę. Na plastelince jest fajniej też właśnie. Bardzo. Przykleić cykiny, bo się trzymają też ze sobą. Tak, nie trzeba się kleić klejem. A jeżeli ktoś ma na przykład kolorowy właśnie papier, no to wtedy może klejem. I wtedy będzie mu się też trzymał. A jak mam tutaj biały, to ja chciałam to tak jakoś ładniej zakolorować i właśnie. Ale to jest fajne to rozcieranie. No tak, bo to wtedy ćwiczymy też nasze paluszki. Właśnie, bardzo fajne. I tak muszą być tutaj ładne. Sprytne paluszki muszą być. Muszą być sprytne paluszki. Zobaczcie, jakie ja mam sprytne paluszki. One tutaj rozcierają dwa kolory na razie. Być może dodam jeszcze jakiś trzeci. No właśnie, to musi być też na razie idę w kierunku słońca, dzieciaki, bo słoneczko jest cudownym darem od Pana Boga. To jeszcze trzeba dołożyć, wiesz, to troszkę też takiego czerwieni. No, ale fajne. To są takie maziajki plastelinkowe. Bardzo mi się podoba taka rozmazywanka. Ja dodałam jeszcze też trochę czerwieni, wiesz? I tu mam trzy kolory. No, rzeczywiście. Ale to słuchaj, to trzeba dokładnie zrobić. Ja zrobię. Zrobisz, no najpierw nie? Robię tak niedokładnie, a potem zrobię dokładnie. No właśnie. To ja to tak już... Gdzie jest jeszcze? Żółtego mam tyle, albo jeszcze tu jest taki jasny. O, ten będzie dobry, super. Dobra. Będzie też pasowało. Ja to mam taki, jak taki zachód słońca, to moje pomarańcze. A ja mam wschód. No właśnie. No właśnie. Ekstra. Ja ostatnio, jak właśnie jechałam pociągiem, to był taki piękny zachód, takie czerwone słoneczko, takie kuleczka czerwona. No, to są piękne momenty. No właśnie. A żeby zobaczyć piękny wschód słońca, to niektórzy mu wstają bardzo, bardzo wcześnie. To jest dopiero wyczyn też wstawać. Tak. To nie jest takie łatwe rozsmarować na całym właśnie. No to, właśnie. I to jeszcze tak ładnie i równo, prawda? No. Żeby było wszystko ładnie zrobione. Więc mówię, to jest praca dla paluszków. Paluszki nasze się tutaj... Paluszki są zadowolone. Paluszki, tak, bo tutaj trzeba z nim coś robić. Gdzie jest ten kolor? Jeszcze wezmę ten. Tu. A przy okazji nam klej, który tam mamy, to się nam przyklei. Właśnie, bo my go tak utwierdzamy. Właśnie. A jaki ty byś, jakbyś teraz sobie stawiała na biurko, to jaki byś na wrzesień postawiła sobie obrazek? Wiesz co, właśnie chyba tego Jezusa Miłosiernego, bo ja go z lubię z naszego właśnie. Sanktuarium? Tak, a z naszego sanktuarium to też go bardzo lubię, bo go codziennie witam też i się z nim widzę, więc... No właśnie. No, to fajnie. Więc tego też bardzo lubię. Ale też bardzo lubię ten obrazek, który miałam wcześniej właśnie w tej ramce niebieskiej, czyli jak tutaj Pan Jezus przytula świętego Piotra. To też go bardzo lubię. No, lubię też ogólnie obrazki, bo ja zawsze w dzieciństwie zbierałam różne obrazki właśnie. Zawsze ksiądz też chodził po kolędzie, to zawsze wszystkie obrazki miałam i zbierałam. I mam też nawet takie stare jeszcze jakieś właśnie po babci. W domu? Czyli tak, tak. No, te stare są piękne, takie niespotykane. A jeszcze też bardzo lubię, bo u mnie w domu też był taki obraz serca Pana Jezusa i Maryi, serca Maryi. Tak. I one są właśnie w duecie zawsze te obrazki i zawsze też je bardzo lubię. Są też piękne, ja też lubię stare obrazy. No, więc właśnie one też. Ciekawe, czy dzieci też macie takie doświadczenie gdzieś u babci albo u prababci jakiegoś takiego starego, starego, pięknego obrazu. A ja wam powiem, że ja mam też w domu u mnie taki obraz bardzo stary, który znalazłam u kogoś w garażu. W garażu obraz. I na tym obrazie jest Pan Jezus, który naucza Martę i Marię. Wow. I mi się tak spodobał ten obraz, że go wzięłam, bo on nikt go nie chciał w tym garażu. I u mnie stoi. I on mi przypomina o tym, żeby słuchać, tak jak Marta i Maria Pana Jezusa całym, całym sercem. O, zostały mi już takie uzupełnianki. Mi też takie tutaj rożki. Uzupełnianki tylko zostały. Ale one są najtrudniejsze, powiem ci. No, bo to trzeba tak trochę uzupełnianki są najtrudniejsze, po prostu palce już trochę bolą. Ale no nie, no trzeba. Ale to są bardzo fajne ćwiczenia, masz rację, na palce. Tak, żeby właśnie... Trzeba uzupełnianki douzupełniać i będzie bardzo ładna. Na skupianie się. No, już tutaj u mnie już jest prawie. Nie ma nic białego prawie. Tak, ty jesteś szybka.
Ale ja jeszcze ile trochę, ci jeszcze zostało? Jeszcze tak minimalnie, minimalnie. No. Też zaraz będę kończyć. No, ja też mam tu takie szparki, to się nazywa szparki jeszcze. Szparki zostały. Muszę dobrać jeszcze kolor jakiś, na przykład pomarańczowy malutki. Wiesz, i za chwilę będzie najfajniejsze, bo po prostu trzeba będzie poprzyklejać jakieś ozdobniki. Albo można naprawdę, ja jestem ciekawa, bo też dzieci mogą mieć swoje pomysły, jak tą ramkę muszelki zrobić. Może ktoś ma z wakacji, to też by się przytrzymały, nie? Tak. Czasami jakby, jak coś słabiej, to więcej plasteliny i wtedy wkleić, to się uda. I się będzie trzymać, super. No, więc super właśnie plan. Dzieciaki, jeśli ktoś z was zrobi taką piękną ramkę dzisiaj, to od razu niech robi zdjęcie i nam wysyła. Mhm. Jestem ciekawa, jakie obrazki dzieci mają, które im się podobają. Właśnie, które by wybrały na biurko. Tak. Ale fajne są te maziajki, bardzo mi się to podoba. Kończymy chyba ja te maziajki. Tak, ty już masz. Mhm. Ja już też mam chyba, nie? Zobacz. Mhm. Tak, bardzo ładnie. Ale pięknie nam wyszło. Zobaczcie, jakie różne. Ja mam wschód słońca. Ciocia, Malwa ma zachód. Mam ale taki numer. Gorący zachód tutaj jest. No. Dobrze. Okay, to teraz? No to teraz bierzemy sobie różne cekiny i przyklejamy tam, gdzie właśnie chcemy. Zabawa na całego. Tam jest jeszcze, zobacz, tyle masz też różnych, ale ja tu mam z takimi też jeszcze, zobacz, motylki mam. Mogę takie perełki. Możesz też? Perełki. O, ale piak. Zobaczcie. Ciekawe, czy to się utrzyma. Patrz, ja mam króliczka nawet. O, wow. No, tutaj będzie króliczek też. Perełki. Perełki też mam właśnie. No. Ujacie, ale te perełeczki są malusieńkie. Są też, mówię. Malusieńkie. Więc przyklejamy teraz ładnie to. O. Ja nawet taki brylancik perełki jakiś. O. Takie brylanciki. No i tu może być naprawdę wszystko to, co chcemy. O, ja to sobie wezmę, widzisz, tyle. No, cekiny są ja fajne. A ja chyba zrobię w jednym kolorze. Tak? No. I takim białym będzie? Tylko takie. Wow. Można tak zrobić, prawda? Mhm, oczywiście. Ja to tutaj widzisz, jednak różne kolory. Robisz dla tych dzieci, które lubią bardzo dużo kolorów, a ja lubię też dla tych, co lubią dużo kolorów. Tylko, że wybieram biały. Mhm. Ja tutaj tak poprzyklejam. To jest, no to teraz to już mówię, teraz to już jest taka zabawa na całego. Zabawa, co gdzie może być, wybieramy, przyklejamy. Jak ktoś nie ma cekinów, to można oczywiście jakieś na przykład drobne pociąć kółeczka, czy z dziurkacza na przykład wziąć takie kółeczka z kolorowego papieru i poprzyklejać. Albo na przykład można jakieś ścinki właśnie papieru, czy bibułki, porobić kuleczki na przykład. Mhm. Naprawdę można, ja jestem ciekawa, jak wy, o jakie ładne te gwiazdki mi się podobają, jak wy, kochane dzieci, to ozdobicie. Jestem ciekawa waszych ramek. Jakie bo jeszcze pomysły dzieci mają. Tak, bo jeszcze ciekawe zostanie nam zrobienie tej podstawki, takiej nóżki, żeby nam się trzymało to. I to i już w zasadzie będzie zrobione. I będzie gotowa, będzie można włożyć obrazek i fajnie, że to będzie można zmieniać sobie. Cieszyć i się zachwycać, tak. A tu jeszcze jakiś motylek jest właśnie. O, tutaj taka. Mm-hmm. No, jeszcze tych cykinków troszkę. No, powiem ci, że ty masz taką... Ja mam taką bardzo kolorową, radosną, a ty masz taką elegancką. Ja mam elegancką. Mm-hmm. Taką właśnie. Moja to jest po prostu... A ja mam taką. Mm-hmm. O. Tutaj się coś. O. Już masz gotowe? Tak. Dobra. Ale mam elegancką. Wow. Dobra, ja jeszcze tylko te doklejam sobie. To teraz, jak ty tą nóżkę zrobiłaś? Nóżka właśnie. To ona chyba też nie wygląda, że będzie trudna. Nie, raczej nie, bo to też nie jest takie ciężkie. Taka elegancka, piękna. Wiesz co, Malwa, ja sobie pomyślałam, że tu można też mieć na przykład czyjeś zdjęcie. Można zrobić, ale mam pomysł ekstra. No, jaki? Prezent dla mamy. Wow. Z jej zdjęciem na urodziny, na przykład, albo na imieniny, albo dla taty, albo dla babci, tak, albo dla dziadka. To było super. Super, no. Taką ramkę zrobić i ich zdjęcie albo na przykład z dziadkiem lub z babcią razem zdjęcie. Tak. Ale by się ucieszyli dzieciaki. Dobra. Podpowiadam wam. Patrz, jak mi się błyszczy też. No. Wow. Ty masz taką sylwestrową. No. Tak.
Dobrze. To teraz robimy. Tak. Potrzebujemy jeszcze jakiś drugi kawałek kartki. Też sztywnej, widzę. Tak, sztywnej. To może być jakby składamy na cztery. Pół. Tak, tak. Wzdłuż, tak? Tak, tak. Dobrze. Wzdłuż właśnie. Okej. I tu możemy też zakleić, żeby nam się. Aha, żeby było sztywniejsze jeszcze. Żeby była sztywniejsze. Dobra. Tak. Czyli w środku sklejamy. Z jednej strony tylko. No właśnie, smarujemy klejem. Smaru, 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 smaru. Dobra. Smaru, 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 smaru. O, 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 o. Tak. Okej. Dobrze. Czyli mamy taką sztywną. I tak jak zobaczcie tutaj, musimy zrobić taki trójkącik. Jak ty go zrobiłaś? No więc musimy sobie, i on wtedy będzie tak nam podtrzymywał to, więc musimy na trzy części to złożyć. Okej. Jedna część, to jest trudne, bo tutaj też druga będzie. No, są już trzy. Tak, masz takie trzy i teraz tu musimy też zrobić coś takiego, żeby zagiąć czwarty paseczek taki, żeby zakleić, o tu. Rozumiem. Żeby nam powstał taki trójkącik jakiś. O. Tak. I tu smarujemy klejem, żeby właśnie żeby to ten trójkącik radę. Się przytrzymał. Dobrze. Czyli tylko ten kawałeczek. I słuchaj, zaraz będziemy, tu nam niech się trzyma. Jest. Okej. Klej wysychaj szybciutko. I będziemy mogli sobie zobaczyć. O tak. I tu smarujemy klejem, zobaczmy, która strona jest lepsza, z której strony będzie lepiej nam czystej, w zależności jakie mamy nachylenie trójkąta. Chyba tak będzie lepiej. Tak, bo będzie lepiej, tak? Tak, no bo właśnie. Tu będzie za duże, o. Tu mi chyba w tą stronę. I smarujemy klejem. Naszą nóżkę smarujemy. Tak, tą stronę, która będzie przylegała do tej ramki. I wtedy zaraz będzie gotowa. Tylko mówię też, trzeba uważać, jak ktoś ma jeszcze słabszy klej, to musi ten klej wyschnąć dopiero. Żebyśmy się nie zniechęcali, jak nam coś się odklei. Ja tutaj daję dużo kleju. O. Równiutko. W dobrym miejscu, żeby równo. Tak. Jest, udało się. Jest, udało się. Jest. A więc nasza ramka może być na biurko szkolną ramką, tak. Ale naprawdę zachęcam Was do zrobienia takiego prezentu ekstra. Po wakacjach można dać zdjęcie babci lub dziadkowi. To jest super ale pomysł. Mi się podoba ten pomysł. I teraz tak, no to możemy wziąć właśnie nasze takie spinacze, klamerki. Mogą być też takie zwykłe. A ja mam aniołkowego. Wow, będzie też pasował Ci ładnie. Mam takiego pięknego aniołka, ale Malwinko, chcę pokazać Tobie i dzieciom, że jak przyjdzie Boże Narodzenie, to mam taką choineczkę, klamerkę i wtedy obrazek z maleńkim Panem Jezuskiem. Wow, a ja mam, widzisz, taki właśnie kolorowy, pasujący klipsik do tego mojego właśnie, do tej ramki, do tych kolorów. Zahaczam sobie i oczywiście wklejam, przypinam ten mój obrazek z Panem Jezusem. I zaraz będzie wszystko gotowe. Zobacz, jak pasuje mój aniołek do ramki. Wow! Zobaczcie. Ale ekstra. U mnie wschód słońca, a u cioci zachód. Malwy piękny zachód słońca. Ale nam wyszło ładnie. Ja jestem zachwycona. Wow. Pięknie nam wyszło. Pięknie. Powiem jeszcze Wam, kochane dzieciaki, że ten obrazek, który jest napisany Christo te ama, oznacza, że Chrystus Cię kocha. To jest obrazek, który my w Centrum Mocni w Duchu od bardzo wielu lat lubimy i rozprzestrzeniami. Chrystus Cię kocha. Malwinko, dzięki za przepiękny pomysł. Naprawdę aż super oczu wyszło. Nie można oderwać. I jak to miło, gdyby na biurku każdego z dzieci była taka ramka z obrazkiem lub ze zdjęciem. Pomodlimy się teraz o dobry rok szkolny za nauczycieli, za Was kochane dzieciaki i za rodziców, żebyśmy pogodnie wszyscy podchodzili do nauki, która jest bardzo, bardzo ważna. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Maryjo, nauczycielko wiary, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Mocno Was ściskamy. Pamiętajcie, że za dwa dni już będzie odcinek drugi
nauki piosenek do naszych nagrań dla wszystkich dzieci, które się zapisały na warsztaty 17 września. Koniecznie uczcie się tych piosenek. Do zobaczenia. Pa, pa. Pa, pa. To tutaj jest cięcie i teraz Malwinka powie.